Fundusze europejskie dla turystyki. Hasło na białym papierowym tle. Czy w kopalni soli w Bochni ostatni raz byłaś na wycieczce klasowej w szkole podstawowej? Rysunkowa postać bezradnej młodej kobiety stojącej przed kopalnią soli. A o panoramie Wawelu myślisz jedynie w kategorii dobrego tła do selfie? Na tle panoramy Wawelu rysunkowa postać bezradnego mężczyzny w średnim wieku. Jeśli tak, to może oznaczać, że czas to zmienić i odkryć Małopolskę na nowo. Rysunkowa mapa Małopolski. Zobacz, jak wiele atrakcji turystycznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest dostępnych w Małopolsce. Filmowa ręka na rysunkowej mapie dodaje kolejne lokalizacje atrakcji turystycznych. Pustyni Błędowskiej nie trzeba nikomu przedstawiać. Teraz jest ona jeszcze piękniejsza i bardziej dostępna dzięki wybudowanym ze środków unijnych pomostom widokowym w kształcie róży wiatrów. Rysunkowa para na pomoście robi selfie na tle pustyni. A jeśli wolisz obserwacje zwierząt w ich naturalnym środowisku, to będziesz zachwycony enklawą przyrodniczą Bobrowisko w Starym Sączu. Przy wsparciu funduszy europejskich wybudowano tam ścieżkę obserwacyjną i dwie czatownie z lunetami do prowadzenia obserwacji bobrów. Rysunkowa para turystów na pomoście obserwuje bobry przez lornetki. Niezapomniana przygoda dla całej rodziny? Spędź aktywnie czas w Krynicy Zdroju i wyrusz na spacer w koronach drzew. Ponadkilometrowa drewniana kładka zaprowadzi Cię na wieżę widokową z piękną panoramą Beskidu Sądeckiego. Rysunkowa para na szczycie wieży widokowej między chmurami. Małopolska to również region bogaty w piękne fortece i zamki. Dlatego odwiedź odrestaurowany dzięki środkom unijnym zamek w Suchej Beskidzkiej. Poznaj lokalne legendy i ich bohaterów. Rysunkowa para turystów z zaciekawieniem ogląda zamek. Zza krzaka obok zamku podgląda ich groźne smocze oko. Trochę historii i piękny widok na Kraków? Jeśli tak, to tylko na Kopcu Kościuszki. Dzięki funduszom europejskim powstało tam nowoczesne Muzeum Kościuszkowskie z multimedialną wystawą, z której dowiecie się, że Kościuszko to nie tylko bohater narodowy, ale też projektant ogrodów, kompozytor i miłośnik kawy. Rysunkowa para turystów otoczona rysunkowymi hologramami Kościuszki. Przecież te wszystkie atrakcje nie mogą czekać. Ruszaj natychmiast, załóż wygodne buty i odkryj Małopolskę na nowo. Grupa rysunkowych turystów trzyma tabliczki z hasłem. Więcej szczegółów znajdziesz, odwiedzając stronę www.rpo.malopolska.pl. Adres strony na ekranie. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Fundusze europejskie dla turystyki. Plansza z logotypem funduszy europejskich, flagą z podpisem Rzeczpospolita Polska, logotypem województwa małopolskiego oraz flagą Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.